Witajcie, dzisiaj będzie mrocznie, strasznie, porozmawiamy sobie o duchach. Naszym gościem będzie jasnowidz, pani Monika. A zatem już teraz zapraszam was gorąco na to dzisiejsze spotkanie. Dobra, dzisiaj mieliśmy rozmawiać o duchach. Jak można mieć kontakt z duchem? W jaki sposób? Przede wszystkim są generalnie dwie możliwości. Jedna możliwość to jest tablica, a druga możliwość to jest po prostu zdjęcie. Osoba, która to robi, no musi być medium, bo taka zwykła sobie osoba no nie zrobi tego generalnie, bo no nie ma takiej opcji. I jak wygląda taki seans, takie wywoływanie ducha? Jak to wygląda? No mówię, są różne możliwości. Jeżeli jest tablica, można to zrobić samemu, można to zrobić na przykład powiedzmy sobie w gronie jakichś osób i tak dalej, i tak dalej. Ale jaka to musi być tablica? To jest Julia. To jest taka specjalna tablica. Ona jest pokazana na takim zdjęciu, które panu dałam, że po prostu widać ją chyba tam nawet. Mhm. Chyba, że przyniosę, zaraz to mogę pokazać, jak to wygląda. Dobrze, to może za chwilę. Na razie weźmy, powiedzmy, bo tak, bo z tego co wiem, to duchy dzielą się na takie dobre i złe. Tak, ale jeszcze wróćmy do tematu, bo pan pytał mnie o wywoływanie duchów. Mhm. A więc jedną rzeczą jest tablica, drugą rzeczą jest po prostu przez medium i przez zdjęcie. Medium może mieć na przykład jakiś taki trans wizualny, jest pismo automatyczne również, może być jasnosłyszenie, jasnowidzenie. Na przykład u osób, które są jasnowidzami, najczęściej występuje na przykład jasnowidzenie. U mnie jest pismo automatyczne albo właśnie jasnowidzenie z tego względu, że jestem osobą, która szuka ludzi zaginionych, więc mam ten kontakt z tą drugą stroną, no bo po prostu pokazuję, prawda, gdzie leży, powiedzmy sobie, ciało. A co to znaczy pismo automatyczne? To jest po prostu pismo. Ma pan przekaz i cały czas ręka chodzi i zapisuje. Zapisuje wszystkie informacje, które są słyszalne, prawda? Medium słyszy informacje i je cały czas zapisuje. Czyli na takiej zasadzie, że pani po prostu jakby się skupia, dostaje jakiś tam przekaz z zewnątrz i pani to po prostu zapisuje, tak? To jest raczej trans, wie pan, to jest raczej taki trans. To nie jest, że na zasadzie skupienia, tylko raczej transu. Aha, aha. Bo wtedy ja, jeżeli jestem w takim transie, to jestem sama dla siebie. Ja nie odczuwam niczego gdzieś obok mnie czy za mną, tylko jestem w tym transie. I wtedy po prostu zapisuję. Mhm. A niech pani... Bo tam na tych zdjęciach, które pani podesłała, są właśnie na jednym, co najmniej na jednym zdjęciu widać taką postać w trakcie tego seansu. Jakby mogła pani powiedzieć, jak to wyglądało, bo wiem, że tam trzeba podać datę urodzenia, prawda? Nie, nie. Do takiego seansu ja potrzebuję datę śmierci tej osoby, zdjęcie potrzebuję i co jeszcze potrzebuję? Datę śmierci, zdjęcie i no i imię, nazwisko, nie? Mhm. I jeżeli robię już ten seans, to czasami uda się uchwycić właśnie albo jakiś cień, albo jakąś twarz. I to jest bardzo możliwe i to jest możliwe, bo robię takie zdjęcia. Mhm. To na zasadzie takich odbić to jest. No właśnie, tam bodajże to albo w kieliszku, albo w jakiejś butelce tam ten cień się odbija tej zmarłej osoby. Ja mam na stole po prostu taką kulę zwykłą, ona jest z kryształu zrobiona. I robiąc seansę, ona jest po prostu świecami oświetlona. I jak już zrobię zdjęcie w trakcie seansu, czasami uda mi się uchwycić. Mm-hmm. Po prostu jest odbicie. Czasami były na przykład, miałam takie, może nawet nie tyle odbicia, co no takie jakby jakieś takie fluidy, jakby jakieś cienie, coś w tym stylu. Mm-hmm. No albo, tak jak mówię, no albo widać na przykład twarz osoby, czy jakieś tam, jakieś takie coś rozmazanego, dziwnego. No właśnie, a jak rozmawiamy właśnie o tej twarzy, o tym konkretnym jednym zdjęciu, na którym widać jakąś tam postać, jak zareagowały te osoby, które uczestniczyły w tym seansie? To znaczy, akurat nie seanse tego typu, gdzie robię na przykład sobie taki seans i jest zdjęcie z tego seansu, robię je online. Był płacz, no, osoba płakała po prostu, powiedziała, że to jest ta osoba.
Czyli rozpoznała tą osobę. Tak, tak. Poznała tą osobę. Ale nie każdy może z nas jakby wywołać takiego ducha, czy też mieć kontakt. Potrzebny jest, jak pani powiedziała, na wstępie medium, tak? Przede wszystkim osoba musi być medium, żeby miała przekazy, żeby czuła te przekazy. Jakie musi... To czuć. To trzeba czuć. To jest... To tak jakby... Tak jak na przykład ktoś by do pana przyszedł i powiedział panu, że ktoś tam zaginął i prosił pana o wskazanie miejsca, nie? Mhm. Jeżeli nie jest pan medium, nie jest pan jakimś tam jasnowidzem, prawda, i tak dalej, nie będzie pan, nie będzie pan w stanie. Ja na przykład, szukając ciała jakiegoś, prawda, osoby, która zaginęła, patrząc na mapę i zamykając oczy i na przykład oglądając, patrząc na to zdjęcie, ta osoba mnie kieruje. Mhm. Ona mnie kieruje po prostu głową, oczami i nie wiem jeszcze czym. Mhm. Otwieram mapy i wiem, że to jest to miejsce i tam trzeba zaznaczyć. Mhm. Ostatnio się udało z tym Kacprem. Udało się. Ja pamiętam, że na drugi dzień od zaginięcia kobieta do mnie napisała i wskazałam na rzekę. To w tym akurat nie, dzień wcześniej to dziecko tam wpadło. Także gdyby policja już szukała wtedy w tym terenie, to by już znaleźli, bo ono, to dziecko po prostu popłynęło no dalej, nie? Mhm. Tak jak wspomniałem wcześniej, pani podała, że duchy dzielą się na takie dobre i złe. Jak to wygląda? Ja powiem tak. W każdej religii mamy duchy, prawda? W religii katolickiej mamy dobre, złe duchy, anioły i tak dalej, i tak dalej. W żydowskiej religii na przykład jest dybuk, to jest taki duch osoby zmarłej, który wchodzi w osobę żywą i po prostu ta osoba jest opętana. W religiach na przykład muzułmańskich jest dżin i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiadomo, że w religii katolickiej dzielimy duchy na dobre i na złe. Te dobre duszki to są te, które przychodzą i dobrze życzą i tak dalej. Natomiast te złe, prawda, to są... No tak, no bo mamy niby piekło, tak? To w tym piekle według religii katolickiej są złe duchy, że tak powiem. Mm-hmm. Jak można się przed nimi ustrzec? Zebów i tak dalej. Mm-hmm. Jeżeli jest na przykład osoba opętana, wie pan, ja trochę do tego inaczej pochodzę, do tego tematu opętania w ogóle i duchów, że tak powiem, z tego względu, że ja uważam, że po prostu to jest inny wymiarów. Wiadomo, że w fizyce kwantowej mamy takie tam wymiary i tak dalej. I ja uważam, że po prostu coś przychodzi z tych innych wymiarów do nas i to są na przykład jakieś, powiedzmy sobie, dusze osób, które były bardzo, bardzo złe i mogą na przykład wejść, prawda, w jakąś tam sobie osobę. Najczęściej generalnie przy seansach tak jest, że jak ktoś tam, prawda, wywołuje, to może być, no może być opętanie. Zdarzało się w pani przypadku kiedyś tam, jak w pani karierze, czy się zdarzało, że kogoś tam opętało w trakcie seansu? To znaczy ja robiąc seanse, nigdy nie robię ich długo i wiem, kiedy trzeba skończyć. Ja je skracam do minimum i najlepiej, kiedy bym robiła je sama, robię też z ludźmi, ale tak jak mówię, ja to wszystko do minimum skracam. Miałam ostatnio kobietę, tutaj była kobieta z córką, robiłyśmy seans i robiłyśmy ten seans tablicą. Ta kobieta, ta córka tej kobiety, ona miała za mąż wychodzić. Miała za mąż wychodzić, ale tak coś, nie była pewna tego. I myśmy wywołały ducha, to była chyba babcia tej kobiety. I proszę sobie wyobrazić, że tablica pokazała imię, chyba tureckie, które ja oczywiście zapisywałam, wszystko co tam, ta tablica pokazała, wszystko zapisywałam. Później się okazało, że facet, za którego ona miała być za mąż, on już był, że tak powiem, przeznaczony kobiecie, przez rodzinę, w tym właśnie imieniu. O, taka proszę. Tak, anegdotka, nie? Czyli bardzo dobrze się stało, że przyszła wcześniej do pani po prostu. No myślę, że tak, bo na pytanie dostała odpowiedź i dostała odpowiedź konkretną, łącznie z imieniem osoby, która, prawda, że tak powiem, była obok tego mężczyzny. To uważam, że to jest taka
No, anegdotka, no ale taka prawda jest. A jakieś inne właśnie ciekawostki związane właśnie z duchami, które pani wywoływała, bo pani już działa od wielu lat. Może jakby pani mogła ze dwie jakieś jeszcze ciekawostki opowiedzieć. Może opowiem panu, kiedyś jeszcze byłam bardzo, bardzo młoda, wywoływałam w altanie, ale to było takie wywoływanie bez żadnej tablicy. Pamiętam, że była jakaś tam szklanka, była Biblia. I proszę sobie wyobrazić, że... Aha, jeszcze kartka była, pamiętam, jakieś coś do pisania. Robiłam to z kilkoma osobami, z Wrocławia zresztą. I to było na ogródkach działkowych. Ja wiem, może z 16 lat miałam. Proszę sobie wyobrazić, że przy tym seansie pękło lustro, spadło ze ściany i mi coś kazało i jeszcze jednej osobie wyjść z tej altany i spojrzeć na drogę. Co widziałam? To było lato, proszę sobie wyobrazić, godzina może 17, 16. A, czyli to nie był wieczór całkiem, gdzie już ciemno jest. I była tylko i wyłącznie jedna aleja, którą się przechodziło. Proszę sobie wyobrazić, że ja widziałam postać ubraną na czarno. Ja wiem, około, ale bardzo, bardzo wysoką, taką na przykład ze 2 metry gdzieś musiała mieć. I w cylindrze. Prawda, całkiem na czarno i w cylindrze, i ta osoba szła tą aleją cały czas prosto. Później po tym seansie myśmy to odwołali wszystko, no ale szkody były w tej altanie. Poleciało coś, to było coś takiego, co nie miało przejść. No. Wszyscy pewno byli przerażeni tym, co się stało. No ja spieprzyłam, wtedy ja spieprzyłam. Ja się wystraszyłam. Aha. Ja się wtedy, ale potem już, no to ja miałam wtedy 16 lat, nie? Ale później to już, wie pan, jak już człowiek jest starszy i zaczyna pewne rzeczy ogarniać i zaczyna się tym interesować, to to jest zupełnie inaczej już. Teraz to już robię normalnie, wiem, co może być, co może nie być. I teraz już się pani nie boi? Proszę? Teraz już się pani nie boi? Teraz już nie, ale tak jak mówię, ja po prostu te seanse ograniczam naprawdę do minimum. Do minimum. Mogą być one szkodliwe dla osoby, która wywołuje? To znaczy się, to może się stać coś osobie po prostu pytającej, tak? Która przychodzi do mnie i ten seans chce. Może coś być. Może być, i świadkiem byłam, tak jak mówię, jako 16-latka tego właśnie zdarzenia, które miało miejsce. No i to nie byłam sama, bo ja byłam z kilkoma osobami wtedy tam. Było chyba tyle, mieliśmy szczęścia, że to nie zostało w tej altanie, tylko to po prostu gdzieś było na zewnątrz. To tyle szczęścia żeśmy mieli. No ale mówię, no ja spanikowałam. Wtedy pamiętam, uciekłam, powiedziałam nigdy więcej, no, tylko powiedziałam, a było później. A co jeszcze duchy mogą przekazać dobrego dla osoby, która wywołuje? Z jakimi, nie wiem, pytaniami może przychodzą klienci, żeby zapytać takiego ducha? Wie pan, że z różnymi. Na przykład dużo osób pyta, jak tam jest na tej drugiej stronie. Inne osoby pytają, gdzie coś leży, gdzie coś schowane jest. I co mają zrobić i tak dalej. I dostają te odpowiedzi. I faktycznie się potwierdza potem w normalnym, realnym życiu? Tak, potwierdza się. Powiem panu taki przypadek takiego seansu. To był seans robiony, ja wiem, parę miesięcy chyba temu. I wywoływałam klientce z naszej grupy, tutaj z mojej grupy, chyba dziadka. I ona tam o coś zapytała i ja powiedziałam, że... Pamiętam, że powiedziałam coś na temat Sofii, albo Zofii, albo Sofii, takie imię padło. Chyba to było, że Sofii się odezwie, czy Sofia, coś takiego było. Ona mówi, ale ona nikogo takiego nie ma w rodzinie i ona nie zna i w ogóle. Proszę sobie wyobrazić, że za 2 tygodnie kobieta dostaje informację, i to ta kobieta do tej pory na grupie siedzi. Że rodzina z Kanady, której oni nie znali, kobieta o imieniu Sophie, szuka rodziny w Polsce. Niesamowite. Niesamowita sprawa, naprawdę. Była po prostu w szoku ta kobieta. Ten post nawet gdzieś u nas na grupie jest, także trzeba by było powertować, prawda, poszukać. I tam, także to, no, są takie rzeczy.
Co jeszcze można powiedzieć o... Na przykład miałam taki seans, miałam, kobieta się pytała, od babci wywoływała. I ona chciała, żeby ta babcia jej coś zostawiła po sobie. I pytała, czy jest jakieś coś od tej babci, co zostało, żeby ona miała pamiątkę. I proszę sobie wyobrazić, że ja powiedziałam, że... Dokładnie powiedziałam, gdzie leży broszka z papieżem. I że tą broszkę ona ma wziąć. Proszę sobie wyobrazić, ta kobieta poszła do tej szuflady, tam była broszka z papieżem. Ona płakała, ta kobieta. Do tej pory ją nosi, tą broszkę, i ta broszka mówi, że przynosi jej szczęście. Czyli pani dostała tą informację od tej babci, o tej broszce. Babcia mi powie, tak, od babci, tej, którą ja wywoływałam. Tak, 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 rozumiem. Babcia po prostu tej kobiety wskazała, gdzie jest ta broszka. Dokładnie. Niektórzy szukają dokumentów, więc wtedy ja się na przykład łączę, pytam się, co i gdzie jest. Są wskazania, mówią, że na przykład tu coś leży, tam coś leży. Mhm. No. Ciekawe. Ja miałam kiedyś taki sens, że gdzieś wskazałam, coś było zakopane w ziemi, w ogrodzie. Mhm. A co to było? Oczywiście te osoby znalazły to, także naprawdę coś w tym jest, bo to nie jest takie jakby lanie wody czy czegoś, bo to prawda jest. Mhm. Okej. Okay. Można ten kontakt mieć i tylko mówię, no trzeba po prostu wiedzieć jak, no i trzeba być medium. Myślę, że temat wam się spodobał. Jeśli macie swoje przeżycia związane z duchami, jeśli widzieliście ducha, jeśli widzieliście ludzką duszę, chcecie o tym opowiedzieć w programie, to naprawdę serdecznie zapraszam. Piszcie do mnie na maila krzysztof.dega@wp.pl. Ten adres jest również zamieszczony w opisie tego dzisiejszego filmu. Zapraszam jak zwykle do lajkowania, komentowania, subskrypcji tego kanału. Jeśli klikniecie w dzwonek, to na pewno dostaniecie powiadomienie o kolejnym ciekawym filmie, który pojawi się na tym kanale. Przy okazji zapraszam was na stronę internetową o nazwie Krzysztof Denga zaprasza na Facebooku. Na Facebooku jest również otwarta niedawno grupa Mroczne Tajemnice. Grupa Mroczne Tajemnice, tak nazywa się właśnie ta grupa. Możecie również do niej przystąpić i tam ze mną się kontaktować, tam opisywać swoje doświadczenia. Więc ten kontakt między nami będzie o wiele lepszy, jeśli również będziecie na tym Facebooku, na tej grupie i na mojej stronie, jeśli ją po prostu polubicie. Dziś to wszystko. Pozdrawiam was serdecznie. Krzysztof Denga. Do zobaczenia.